Wierzchołki. Wszystko składa się z wierzchołków. Również wielomiany, które dzisiaj będziemy rysowali, będą się składać z wierzchołków. Swoją drogą, wierzchołki. Dziwne słowo, nie? Powtórzcie je 20 razy. Wierzchołek. Punkt ze współrzędnymi, budulec w zasadzie wszystkich rysunków, również kształtów możemy... Własne kształty wymyśleć, bądź skorzystać z tych gotowych, które gdzieś tam w bebechach swoich to i tak mają tylko wierzchołki. Zaczniemy od jednego prostego wierzchołka, którego prawdopodobnie nie zobaczycie. Klasa vertex. Podajemy pozycję i podajemy kolor. W zasadzie tyle. Niech to będzie V. Od razu wyświetlimy sobie ten V. Tak, tak, dużo kodu dzisiaj przed nami. Zobaczcie, musimy tutaj podać adres bo tutaj funkcja draw oczekuje wskaźnika, więc pobieram sobie adres tego wierzchołka. Ile punktów oraz coś, co potem zaprezentuję w dokładniej, ale tutaj ogólnie jest to sposób, w jaki mam wyświetlać wierzchołki. No, kiedy mam jeden wierzchołek, to w zasadzie ten sposób nie ma znaczenia, a domyślnie jako punkt ma tak pozostać. Jakby teraz ta zmienna w jednym wierzchołku niewiele zmienia. Ale jak już będzie ich więcej, to zobaczycie, że zaczyna być to istotne, jaki ten parametr tutaj ustawimy. Ale generalnie metoda draw, ten jeden wierzchołeczek nam tutaj powinna wyświetlić. Jeżeli to sobie skompilujemy, to oczywiście wyświetli. Tylko problem polega na tym, że jest to coś tak malutkiego, i tutaj nie wiem, czy to namierzacie. To jest taki mały czerwony punkcik. Prawdopodobnie go nie widzicie. Maleńki pojedynczy pikselek wierzchołeczek, taka tyci kropeczka. U siebie zobaczycie. Jak u mnie nie widzicie, nie szkodzi. Za chwilę pokażemy trochę większą strukturę z większą ilością wierzchołków. Teraz przykład wprost z dokumentacji. Tablica wierzchołków. Taka klasyczna, starodawna tablica. Tu nawiasy kwadratowe jak łopata wbite. Cztery wierzchołki wymienione. Proszę bardzo, możemy podać dla każdego z nich oczywiście pozycję i tu jeszcze kolor. Tak można sobie użyć na przykład słów red, green, blue itd. White. Takich podstawowych barw. Każdy wierzchołek to jest lewy górny, potem idziemy sto do dołu, to lewy dolny, prawy dolny, prawy górny. Widzimy, że taki kwadrat się zbudował. No i co? No to w zasadzie taka konstrukcja, tylko trzeba wiedzieć, jak to wyświetlić. Wyświetlimy to sobie w tym miejscu. Podajemy bardzo podobnie jak przed chwilą, tyle tylko, że tutaj no tablica, wiemy, że sama nazwa to tak naprawdę wskaźnik na pierwszy element. Tak to może być interpretowane, więc po prostu podajemy nazwę tej zmiennej, tej tablicy. Ileż to ma elementów? Musimy jawnie podać. No i właśnie, tu jest kolejna taka dyrektywa, która mówi, jak te punkty łączyć, kiedy będę kolejne punkty wyświetlał. No w tym wypadku jest ich już więcej, więc ma to sens. Gdybym zostawił points, tak jak było wcześniej, to po prostu by byłyby to cztery punkciki, nic więcej. Ale jak wpiszę sobie te quads, to będę miał, no właśnie, co będę miał? No zobaczcie, co będę miał. Co wam będę mówił? Domyślicie się, później omówię wszystkie te typy, także na spokojnie. O, widzicie? Red, green, blue, white na końcu. Lewy górny, lewy dolny, prawy dolny, prawy górny. I te barwy przenikają się tutaj w ten sposób. Także, proszę bardzo, taki kwadrat niezbyt pokaźny, ale wziąłem tak wprost z dokumentacji. No a teraz jeszcze kolejny sposób rysowania tych wierzchołków. Vertex Array. Żeby nie męczyć się z taką łopatologiczną tablicą wierzchołków, SFML dostarcza specjalne takie opakowanie na tablicę wierzchołków. Zresztą nazwa klasy wszystko mówi, tak? Vertex wierzchołek Array tablica, wszystko jasne. Podajemy tu przy konstruktorze właśnie sposób łączenia tych punktów. I też za chwilę zwizualizujemy wszystkie te możliwe sposoby, więc będzie można sobie zobaczyć, który co oznacza. Na razie zróbmy punkt, czyli każdy punkt w tej tablicy będzie wyświetlany po prostu jako punkt i koniec. Żadnych relacji z innymi punktami. No i ileż to jest takich punktów w tej tablicy? Zresztą i tak wielkość można zmieniać, dodawać, usuwać, resizować. Ja tutaj jakąś stałą zrobiłem z 40 punktów. Mały teścik dla Was. Tutaj. Dobieram się do tych punktów, normalnie jak w tablicy, tak? Przez indeks. V, A, I, od I tak, dziękuję, lecimy. I tutaj pod V, A, od I kryją się po prostu te werteksy. No i wcześniej tego nie pokazywałem, tu pokazuję. Ten werteks ma takie własności, position, color i koordynaty tekstury. Ale to w zasadzie na razie można by wykomentować. Zostawię, bo chciałem pokazać, że coś takiego jest, ale do tych tekstur, koordynatów tekstur, to kiedyś jeszcze wrócimy. Na razie tutaj jest to nam niepotrzebne. Uwaga. Kolor, tym razem po prostu równa się i wartość. Position tak samo. Z reguły wcześniej pamiętacie, było Set Position, set color, nie tu tak primitive po prostu wstawione na bebecha, tak równa się to i tyle. Nie ma tu żadnych jakichś opakowanych funkcji, a test dla was taki mały, prosty, śmieszny, to spróbujcie wykminić na podstawie tego głupiego wzoru, co tutaj nam się wyświetli. Jak te y, piksele będą na ekranie wyglądać z samego wzoru. Taki mały test, a jak wam się nie chce, to to tego nie róbcie. Dobrze, więc będziemy tu mieli jakieś wierzchołki 40 sztuk specyficznie umieszczone na ekranie i tu sobie zabindowałem kilka akcji, które mogę wykonać z moją tablicą wierzchołków. Sprawdźmy jakie to akcje zanim jeszcze to pokażemy. Pierwsza akcja binduje do przycisku INSERT jakąś lampę, Już wiemy co to, bo korzystam sobie z takiej funkcji. A przy okazji, mały off topic. zobaczcie, coś troszeczkę dodałem do naszej, do naszej klasy app. Dodałem dwie własności, które mapują sobie, tak jak wcześniej, były takie dwie własności, które mapowały do przycisków. Jakąś funkcję, jakąś lambdę, czyli to właśnie było te bind keyboard, bind mouse i tak dalej. To teraz mam dwie podobne, ale kiedy jest sytuacja still press, czyli będę bindował do przycisków jakieś lambdy, jakieś funkcje, analogicznie, dokładnie jak tutaj z podobnymi funkcjami, tylko troszkę pozmieniałem nazwy, w zasadzie nie pozmieniałem, dodałem nowe, bo to nowa funkcjonalność, tylko że znowuż. Tutaj będzie odpalała się ta lambda, ta funkcja, gdy ktoś trzyma przycisk, czyli będzie to stale. Dopóki jest trzymany, w każdej klatce będzie się to uruchamiało. Taka dodatkowa funkcjonalność. Będziecie mogli sobie tu sami już przejrzeć te funkcje, bo są analogiczne do tych wcześniejszych, tylko odpalane w trochę innym momencie, co zresztą później będzie można zobaczyć. A wracając do naszego przykładu, co tu mamy? No, zabindowałem sobie. Taką oto sytuację. Wciskam przycisk INSERT, jest PREST wciskany, akcja zaczęta, boom, lambda wykona się następująca. Jaka? Sprawdzam, ile mamy wierzchołków w moim VA. Hmm? Tak przy okazji to sprawia, że mam dostęp do tego VA w mojej lambdzie, tak? Bo tutaj sobie przez referencję, tam wszystko, co jest w tej przestrzeni wyżej, wszystko widzę. Dlatego mogę spokojnie w ten sposób sobie to wykonać. No i co? Biorę sobie te wierzchołeczki, ile ich tu jest i dodaję do mojego VA 41 wierzchołek i tam kolejne później, gdzie tu już w samym konstruktorze podaję pozycję. Oczywiście pozycja ma dokładnie ten sam wzór, żeby tu pewien taki ładny mechanizm pozycjonowania się odtworzył. Dobra. No i co? I kolor znowu tutaj sobie jakiś losowy wybieram. Co tutaj jeszcze? A, no właśnie tu jest, są te koordynaty pod teksturę przyszłą, czy coś takiego, ale to mówię, to na razie zostawiamy. To jest trochę inny temat. Najpierw chciałbym po prostu tych tekstur tam coś wytłumaczyć, pokazać i najlepiej, jak będziemy to trochę w innym temacie robili. Także tą własnością vertexa na razie się nie przejmujcie, tak jakby jej nie było. Zapamiętajcie, że wierzchołek ma kolor i pozycję. O, i tyle Wam na razie wystarczy. A jak nie, to patrzcie sobie sami. Drugi bindowany przycisk to jest przycisk prawy, strzałka prawa, gdzie znowuż wykonuję taką operację, że właśnie podmieniać będę sposób wyświetlania tych wierzchołków. Początkowo będą to pońcy, takie punkty, czyli będą to po prostu kropeczki kolejne, niczym ze sobą nie związane. Potem będą linie Line Strip, triangles, Triangle Strip, Triangle Fan i Quads. Zobaczycie wszystkie te sposoby, które określają, w jak. W jaki sposób te punkty w wierzchołkach wchodzą ze sobą w pewną relację i jak są rysowane. Tutaj napisałem taki prosty kod, który z tej tablicy przesuwa kolejne wartości. Tak? A przy okazji wyświetlam też na ekranie, którą aktualnie wyświetlamy, wykorzystujemy. Zatem. Mamy tu takie pytanie. O, i tu wykorzystałem yy, znowuż taką metodę, która sprawdza, czy przycisk jest stale wciśnięty, i tu sprawdzam, że jeżeli ktoś właśnie wcisnął Shift prawy, i wcześniej jeszcze była strzałka, to wcofam się w wyświetlaniu w tej strukturze. Czyli jeśli wyświetlałem na przykład tą metodą punkty, to się cofnę na lines, a jak <laughs> wcisnę tylko Strzałkę w prawo, bez shift'a, to się cofnę w prawo, czyli z strip przejdę na triangles i tak dalej. To taki po prostu trik, żeby mógł inny sposób wyświetlania pokazywać. Zresztą za chwilę to zobaczycie. Kluczowa dla Was funkcja to jest ta. Ota. Ustaw ten pierwotny typ dla mojego zbioru wierzchołków, czyli w jaki sposób ten zbiór wierzchołków wyświetlać. Ok? I tutaj podaję ten typ z, tej, z tego wektora gen. O, i tutaj sobie jakiś wybieram, wcześniej informuję jaki wybrałem i albo się przesuwam w lewo w tej tablicy, albo w prawo. O, takie logiczne. Kod już umiecie czytać, przeanalizujcie sobie, jak nie to skopiujcie i wykorzystajcie, albo w ogóle tego nie wykorzystujcie, bo przecież chcemy poznać mechaniki SFML-a, a nie moje własne funkcje. Okay? Ja je używam po to, żeby móc coś Wam łatwiej zobrazować, pokazać. I chociażby jakieś skróty sobie tutaj stworzyć. Zresztą co tyle gadam? Po prostu zobaczcie. A, jeszcze pokażę, jak to wyświetlamy. O, tak. Draw VA. No po prostu. Wszystko już jest w tym VA ukryte, więc Draw wie, jak się zachować. No to co? Control, F5. Jedziemy. I bum. Pojawia się po kompilacji. I teraz patrzcie. Pierwsze to są pońcy. Wy możecie nie widzieć, ale to jest taki rozrastający się strumień, taki trójkąt zbudowany z tych pońców. Teraz słabo widać, ale teraz strzałka w prawo, bum, i pojawia się słowo lines. Tak jest, teraz punkty są traktowane w ten sposób. Dwa kolejne punkty są traktowane najbliższe sobie w tej tablicy całej, jak linia, a więc pierwszy z drugim połączony, trzeci z czwartym połączony, czwa yy, pierwszy z drugim, trzeci z czwartym, piąty z szóstym, siódmy z ósmym, Tyk, 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 tyk parami. Linia, 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 linia. No i widzimy. Tak? To jest typ, linie. Gdybym teraz wziął typ. O, a tak się cofam z Shiftem. E? Teraz jest Line Strip, z Shiftem Lines. Lines, points. No i znów prawo, Lines, Line Strip. O, widzicie, to jest ta różnica. Teraz mamy Line Stripy. E, może ja na chwileczkę tutaj ukryję konsolę żebyście mogli o w pełni to zobaczyć. Teraz każdy punkt jest połączony z następnym. O takie zadanie. Połącz kropki i widzimy jak one się też rysują. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty z szóstym, szósty z siódmym, siódmy z ósmym. Łączone są i w ten sposób powstała taka właśnie, nie wiem jak to określić, sprężyna rozrastająca się. Dobrze. Yy, dalej zobaczmy co tu będzie. W prawo. Teraz mamy Trójkąty. Każde trzy punkty to oddzielny trójkąt. Pierwsze trzy tworzą taki, drugie trzy tworzą taki, trzeci taki. O teraz mamy sposób łączenia punktów Trójeczkami. Po trzy punkciki w wierzchołeczku to taki trójkącik Bum, bum, bum. Następne. No to jest fajne. Tutaj mamy coś takiego, że pierwsze trzy punkty to trójkąt, a potem następny z dwoma wcześniejszymi też tworzy trójkąt, no i one się oczywiście zlewają. Spójrzcie na to. To było wcześniej. I teraz popatrzcie. Tutaj może weźmy o to miejsce. Tutaj temu się przyjrzyjmy. Tu mamy trzy jakieś punkty. One tworzą trójkąt. I teraz ten byłby ostatnim wierzchołkiem. I teraz następny wierzchołek jest tu, w tym miejscu. Czyli przejście jest stąd, tutaj. To był ten wierzchołek, powiedzmy, nty, To jest n plus 1. Jakiś ity, a tu i plus 1. I teraz ta metoda wyświetlania ota Triangle Strip działa w ten sposób, że bierze kolejny wierzchołek i teraz ten nowy wierzchołek z dwoma wcześniejszymi tworzy trójkąt, który też jest malowany. Czyli tak jakbym doklejał kolejny trójkąt. Czyli nowy wierzchołek tworzy z dwoma wcześniejszymi nowy trójkąt. Zatem tu wypełni się jeden trójkąt, a potem dla drugiego wierzchołka tutaj na dole będzie kolejny trójkąt jakby stworzony. W efekcie te całe puste pole tu zapełni się. I teraz przyjrzyjcie się tylko temu polu pustemu. Tu się dwa trójkąty pojawią. Uwaga. A tak w ogóle kolory są losowe, więc dlatego to może być przy każdym uruchomieniu inaczej. Uwaga. Bum. O, widzicie? Zapełniło się tutaj dwoma trójkątami. Tu widać przekątną taką barwową przejście takie. Barwne. nie Barwa się zmienia. O, tu jest jeden trójkąt, drugi. I tutaj każdy taki kolejny punkcik z dwoma wcześniejszymi tworzy nam trójkąt. No i te trójkąty się tak zlewają, takie płynnie jeden następny, następny, następny. A potem mamy o to jest ten triangle strip, a potem mamy triangle fan. No to jest takie trochę śmieszne, bo jak się cofniemy tu to zobaczcie, pierwszy jest taki jasnozielony, tu jest też taki jakiś turkusowy, tu jakiś taki limonkowy, a te wszystkie w środku znikną. O i tak naprawdę mam tylko ten trójkąt. Pierwszy punkt i dwa ostatnie. O co chodzi z tym Triangle Fan? Triangle Fan, że pierwszy, drugi, trzeci. Jeśli dodaję czwarty, to on traktuje pierwszy i dwa ostatnie jako trójkąt, czyli te środkowe są po prostu wchłonięte. One tam są, ale i tak są przykryte tymi następnymi, które je jakby wsysają. Tak? Czyli zawsze jest ten pierwszy. Dwa ostatnie. W praktyce możemy to tak zinterpretować. Zresztą przy innym układzie punktów mogłoby to troszkę inaczej wyglądać, ale to już pobawcie się sami. Widzicie, tu macie tą rodzinę połączeń, a tutaj każde cztery punkty są traktowane jako. Jako co? No jako taki, no nie kwadrat, ale pewien taki wielokąt o czterech wierzchołkach. Dlaczego wielokąt? No bo widzimy, że to nie musi wyjść kwadrat, jak w tym przykładzie tu w narożniku. To zależy, jaka kolejność była tych wierzchołków. Zwróćmy więc uwagę na to, co jest tutaj. O, popatrzcie, tu mam tak pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Więc on łączył tak jakby te cztery i tak w kolejności naturalnej łączenia wyjdzie tu taki, y, taki taka figura o czterech wierzchołkach, tylko tu akurat się tak składa, że ten pierwszy, drugi i ostatni one są w jednej linii, dlatego kiedy Tutaj zrobimy sobie o to, to wydaje się, że to jest trójkąt, ale to nie jest trójkąt, tylko akurat w jednej linii się trzy wierzchołki ułożyło. Ale już tutaj widzimy, że się powtarza pewien schemat i każde cztery punkty próbują stworzyć figurę o czterech wierzchołkach, tyle że kolejność tych wierzchołków sprawia, że ta figura o tak śmiesznie wygląda. Gdybym je tak zrobił, jak tutaj: lewy górny, lewy dolny, dolny, prawy dolny, prawy, prawy górny, to byłoby ładnie połączone w taki. Piękny kwadracik. A tu jakaś taka zgięta w pół i skręcona figura, bo kolejność wierzchołków zaburzyłem. Mówiąc krótko, każde cztery wierzchołki to odrębna figura, którą nasz SFML próbuje narysować. A tu insert sobie wcisnę. Zobaczymy, żeby się nowy punkcik dodał. To będzie widać teraz. Jeden. Nic się nie wyświetla, bo to jest jeden. Muszą być cztery. Drugi. Trzeci. Czwarty. bum Jest. Haha. Figura nowa. Spróbujmy zobaczyć jak to w liniach by się tworzyło. O tutaj. Bum. Bum. Widzicie dochodzą kolejne linie. Ukryję tu konsolę. O. Widać jak te linie tu się tworzą. Mam nadzieję, że jakość na yy, nagraniu, kiedy on tu jeszcze to obrobi, trochę tam wiecie, przy renderowaniu coś tam Ściśnie skompresuje, że to jednak będzie widoczne. Jak nie, to odpalicie sobie ten kod, udostępnię jak zwykle na kanale społecznościowym i po kompilacji sami sobie poćwiczycie. Prawa strzałka z shiftem, prawa strzałka cofa, insert dodaje kolejne punkty w, tej, w tym ciągu takim yy, ułożonym. No to co? Do następnych przykładów idziemy. Uwaga! Jeżeli duża ilość wierzchołków musi być przenoszona z pamięci systemu do pamięci karty graficznej. Bo tak trzeba sobie to powiedzieć. Ja wprawdzie tu nie jestem specem od grafiki, ale w pewnym uproszczeniu ten vertex, array, czy, czy zwykła tablica tych wierzchołków, no one w każdej klatce lądują na nowo w pamięci, są tam renderowane, wyświetlane. Ale można z, wykorzystać tu pewną klasę, którą nam SFML daje, Vertex Buffer, gdzie te wierzchołki tak włożę do pamięci karty graficznej raz. I nie będę tam co chwila odświeżał tego, po prostu upchnę je od razu do. Pamięci karty graficznej, a nie systemowej. I co to mi daje? I co to powoduje? No, jeżeli często i dużą ilość wierzchołków muszę przenosić w każdej klatce, to takie rozwiązanie może być sprytne, bo mogę na przykład włożyć ogromną tam ilość, a wtedy statyczna część, która w każdej klatce się nie zmienia, zostaje tam i niech sobie leży. A ja na przykład będę tylko aktualizował jakiś fragment, który się zmienia. Za chwilę to zresztą pokażę i omówię. Przykład może nie będzie jakiś. Wow, wizualnie, ale od strony logiki pozwoli zrozumieć, o co chodzi. Przeczytajmy tutaj moje komentarze dalsze. Wierzchołki, które nie zostały zmienione między ramkami, nie muszą być wysyłane do pamięci karty graficznej. Dokładnie o to tu chodzi, bo w niej już są zbuforowane. I to może oczywiście zwiększyć wydajność. Co więcej, można aktualizować tylko fragmenty wierzchołków w buforze. Można też wykorzystać do tego wiele wątków. Na przykład jakiś wątek dba tylko o pewien fragment tych wierzchołków i tyle. No, więc tutaj taka równoległość wykonywania pewnych operacji. Ogólnie chodzi o powiększanie wydajności. Czy to nam się przyda w szkole? Na pewno nie, ale no, chyba, że jakieś bardziej zaawansowane zajęcia mamy albo jakieś ciekawe projekty na dłużej, ale chciałem o tym powiedzieć raz dlatego, że jest taka klasa w SFML-u i mogłoby nas to zastanawiać, a co to i do czegoż to służy. No to już wam mówię do czego, a za chwilę to sobie zobrazujemy. I tutaj uwaga, będę potrzebował takiej zwykłej tablicy wierzchołków. Ja tu sobie zrobiłem taką mega tablicę. To N to jest bodajże 10 tysięcy. Tak jest, czyli widzimy, że to taki dużo wierzchołków. Ok, wielka, spasiona tablica. I teraz wszystkie te wierzchołki wyświetlę tak blisko siebie, że utworzą taki prostokąt. Taką figurę, ale złożoną z 10 tysięcy wierzchołków. Będzie to malutka, malutka część ekranu zajęta, bo te pikselki są obok siebie jest ich 10 tysięcy. Tak specjalnie je upakowałem w figurę, żeby móc coś zaobserwować. I co tu mamy dalej? Tworzymy sobie ten nasz bufor. Podajemy sposób łączenia tych punktów. Ja chcę, żeby tu był każdy punkcik samodzielnie. I tak one będą blisko siebie, więc czy tu zrobiłbym lines, czy nie, to tak samo by to wyglądało. Uwaga! Metoda set usage to jest y, trzy takie wartości, tu mogą być przyjęte: stream, dynamic, static. Hm. Autorzy mówią tak, jak nie wiesz, to zostaw dynamic. Ale ogólnie, jeśli bardzo często zmieniam, update'uję położenie tych wierzchołków w pamięci graficznej, to lepiej ustawić stream. Jeśli bardzo rzadko, to static. A jak tak. Ni tu, ni tu, to, to dynamik. No w praktyce chodzi o jakąś, o ustawienie pewnych parametrów, które po prostu będą prowadzić do zwiększenia wydajności. Ale generalnie, jeżeli nie wiemy co, to zostawmy domyślny ten dynamik. I tyle. Uwaga, ta metoda jest ważna, ona właśnie mi tutaj tworzy w tej pamięci ten bufor. I tu podaje na ileż to werteksów będzie mi ten bufor potrzebny. No tu dokładnie na n, bo taki sobie tu wy wydumałem, więc te dziesięć tysięcy punktów wyląduje w pamięci grafiki. Już mnie tu nie obchodzi, jak tak ten obiekt, tego vertex buffer to zrobić. Po prostu create na n, dziękuję. Lecimy. A potem jest update. Zwróćcie uwagę, mój update jest raz tu, tu w tym miejscu. Nie jestem jeszcze w pętli głównej, która rysuje. Tutaj mam ten update i ten update sprawia, że do tej zarezerwowanej pamięci, którą reprezentuje mój o ten bufor, czyli myśląc o tym mega bufor, to, to ja myślę, że to jest właśnie ten, ta przestrzeń w tej pamięci zarezerwowana. O to właśnie, jakbym chciał jakąś inną zająć, to, to drugi taki bufor bym mógł zrobić. Więc ja tu teraz do tej pamięci wkładam o te właśnie piksele. OK. W tym momencie takie zostaną zapamiętane. I teraz patrzcie, na razie tutaj sobie to ominiemy, tę część, zaraz do niej wrócę. I teraz po prostu rysuję ciągle ten mega bufor. Już tu nie muszę update'u robić, niczego. On tam sobie siedzi, z pamięci jest bezpośrednio rysowany. Tu nie następuje. No tak, no to, to też jest draw, draw, no to czym to się różni? A no tym, że tu te droły muszą to przerzucić do tej pamięci graficznej, a tu nie. Tu ona już tam siedzi, więc jest to jakby wydajniejsze Te, te operacji przy jakiejś słabej przepustowości, tak, między pamięcią systemu a grafiki, Gdyby tam było coś nie tak, to można. Obejść to, załadować zawczasu, a potem tylko ruszać tą częścią, która się zmienia, a nie żeby za każdym razem pakować tam wszystko. Więc to może podnieść wydajność. Dobra. No to wracamy tu i sobie patrzymy. Tutaj pojawia się na ekranie: A, właśnie, informacja, czy w ogóle mogę tak do bufora włożyć, bo nie w każdym systemie się da. Statyczna metoda is available sprawdzi mi, czy się da. No, ja, u mnie się da, ale. Więc powinien na początku o to zapytać, ale ja już wiem, że u mnie działa, więc tu tylko informuję, że taka metoda jest. No i co? Binduję nową moją metodą, że jeżeli na stałe przytrzymuję przycisk UP, to w każdej klatce będę sobie coś robił. Mianowicie będę troszeczkę przesuwał, ale tylko część tych punktów z tej tablicy mega. Część z tych punktów, dokładnie to 2000 punktów pierwszych, zmienię. Trochę tam je pokoloruję inaczej, lekko przesunę tam gdzieś losowe wartości, trochę w lewo, trochę w prawo. Każdy punkt, cik lekko przesunę w jakąś tam losową wartość. Zatem rozbiegną się te punkty. Ale uwaga, tylko pierwsze 2000, pozostałych nie ruszam. I teraz za każdym razem wykorzystuję znowu update, ten, który był tu. Tylko ten zrobiłem raz przed pętlą, a ta lambda, przypominam, będzie się działała już w pętli, ale tylko gdy up będzie trzymane, nie raz wciśnięte, tylko trzymane. Wtedy będzie co klatkę te 2000 punktów się aktualizowało, a 8000 pozostałych będzie ciągle w buforze, nie muszę ich przeładowywać, będę przeładował tylko te, które się ruszają. I tu będzie ta idea sprzedana. A tu jest prosta funkcja, ta sama update, tylko się pokazuje ile z tego n chcę update'ować i od której pozycji zacząć, bo mógłbym pierwsze, tu będzie po prostu pierwsze dwa tysiące, ale mógłbym jakieś ostatnie dwa tysiące zmienić, tak? Więc to ode mnie zależy, które piksele sobie update'uję. Jeżeli się nie udałoby update'ować, to będzie błąd, ale tu nie będzie błędu. Obsługi błędów w naszych pokazach nie robię, bo bardziej skupiam się na bibliotece, a nie na pisaniu pełnych, bezpiecznych aplikacji, bo nie taki jest cel tego, tego naszego... Tej serii. Dobrze, no to co? Wiemy już, że jak wcisnę UP. To część tych pikselków w pamięci graficznej będzie zupdejtowana, a reszta nie, reszta zachowa się tak, jak przy pierwszym updatecie. Yy, czyli będzie po prostu wyświetlana niezmiennie. I tu jest wyświetlanie tego. Kontrol F5 odpalamy w tle jeżdżące samochody. I tu widzimy te 10 tysięcy pikseli o takie upakowane, jeden obok drugiego w taki prostokąt niedokończony, bo tu jak widzicie zabrakło pewnie z 500 pikseli czy ileś. Uwaga. Wciskam strzałkę i trzymam. I trzymam. I piksele. Pierwsze 2000 pikseli rozbiegło się. Latają niczym muchy. Puszczam. Update się nie wykonuje. Wyświetlane to jest z tej pamięci graficznej w kółko. Troszkę zmienimy Troszkę przytrzymamy, niech się jeszcze poruszają. Mam nadzieję, że to widzicie. Pewnie nie wszystkie, bo takie pojedyncze, oddalone mogą być niezbyt widoczne, a i tak zbieram tylko 60 klatek na sekundę, a tu się pewnie wykonuje tego trochę więcej. Chociaż mam chyba limit na 60 klatek, więc pewnie coś widzicie. No widzimy, że rozbiegby się totalnie. Wizualistycznie, o, nowe słowo wymyśliłem. Wizualnie nie jest to piękne, ale pokazuje ideę. Wszystko to jest w pamięci, w karty niesystemowej, tylko graficznej, a przeładowuje w tym wypadku tylko ten fragment do bufora, te 2000, a pozostałe 8000 cały czas tam raz załadowane siedzi, ciągle się wyświetla już tu. Nie muszę się martwić żadnymi update'ami, żadnym renderingiem, tak? To tam siedzi, po prostu. I tyle. Także to jest ta idea. No i teraz wreszcie, kiedy już mamy te wszystkie rozumienie wierzchołków, wiemy co to. No to w prosty sposób stworzymy sobie klasę, która będzie reprezentowała wielomian. Taki tam na przykład x kwadrat, ax kwadrat plus bx plus c i podobne. No i spróbujemy to narysować sobie. No. Bo o to tu chodzi, zwizualizować to, co mamy w szkole dzięki SFML-owi. Albo na studiach, zależy, gdzie się tego uczycie. Zanim narysujemy sobie jakieś wielomiany, wytłumaczę, jaki był mój pomysł. Tak, żebyśmy wiedzieli zawczasu, o czym będę gadał, żeby było łatwiej. Narysuję sobie jako oś x i y jakieś dwa cienkie rectangle shapey. Y idzie do dołu, pamiętajcie. Dlatego, kiedy będę później dla funkcji wymyślał, obliczał, wymyślał, obliczał wartości funkcji w punkcie, to będę zmieniał wartości zawsze z minusem, bo to. Odwrócony y mamy. No i teraz wyobraźmy sobie, że chcę narysować o taką funkcję. To prosta linia mi wyszła jak nic. Funkcja x równa się y nawet, nie. Idea będzie taka, że będę wszystko reprezentował przez współczynniki, czyli w tym wypadku byłoby to 1 i 0, tak, czyli to jest funkcja 1 przy xie, 0 w, jako ten współczynnik stały, nic tu nie ma, tak, czyli f od x by było. Równa się y, a to się równa po prostu w tym wypadku x plus 0. Czyli współczynnikami będę określał, co to za wielomian tutaj istnieje, przy czym szczytywać współczynniki będę po prostu w trybie tekstowym, nawet w konsoli nie jest to zbyt przyjemne, bo program mamy w zasadzie graficzny, więc powinniśmy jakoś szczytywanie na ekranie sobie zaprojektować, ale to zostawi wam jako pewna praca domowa. Wcale nie trudna, bo już wiecie, jak są, jak teksty wyświetlać. I jak przechwytywać zdarzenia wciśniętych klawiszy. Więc możecie sobie zaprojektować w programie, który zaraz pokażę, nieszczytywanie w konsoli takiego tekstu, który będzie miał współczynniki, na przykład 1, spacja 0, tylko będzie czekał, aż wcisnę jakieś alfanumeryczne tutaj, czy numeryczne, przepraszam, przyciski, i Enter. I jak wcisnę Enter, to on te wczytane będzie sobie analizował, czyli tekst będzie. Wczytywany normalnie, tak z klawiatury, ale nie przez konsolę, tylko przez przechwytywanie wydarzeń. No i też przechwycenie takich wydarzeń będzie umożliwiało nam to, żeby to zamienić na string. Czyli jak sobie przechwycę to, że ktoś wcisnął klawisz 6, no to będę mógł string 6 albo po prostu liczbę 6 dodać do całości. Ale lepiej stringi. Zresztą zostawię pomysł dla Was. Ja już mam to w głowie, ale specjalnie tego nie zrobiłem. Dobra. Wracamy do tego, jak to będę robił. Bardzo prosto. Mianowicie, wykorzystam funkcję Hornera, znamy ją z, ze szkoły. Taki, taka specjalna funkcja, użyję ją jako funkcji rekurencyjnej, która będzie mi liczyła dla dowolnego wielomianu wartość funkcji w punkcie. Zatem, mając współczynniki i chcąc narysować jakiś punkt dla wybranego x, no, podstawię to pod Horner, współczynniki mam, będę wiedział, że dla takiego wielomianu wartość w jakimś punkcie, na przykład tu x będzie 100, to wartość wyjdzie mi tu, tak? Y będzie 100. Tak naprawdę Y wyjdzie 100 w matematyce, ale żeby namalować to tutaj tak naturalnie, pamiętajcie, że muszę potem jako minus 100 to zrobić, bo Y tu mi narasta, ale to wyjdzie w praniu. Jak kod zobaczycie, to ten moment y, przypomnę. Zatem, co ja robię? Określam sobie jakiś zakres od do, bo nie rysujemy przecież w nieskończoność. I w tym zakresie zaczynam od tej wartości stąd, liczę wartość funkcji w punkcie i dosłownie mam wtedy x i jakiś y. I ten xy to jest dokładnie mój punkt na ekranie, to jest po prostu mój piksel. I wtedy przesuwam się jakiś ustalony step, jakiś mały kroczek i liczę następny punkt, następny, następny. Przesuwam się jakieś małe wartości, które są mniejsze nawet niż pixel Obliczam sobie ileś tych wierzchołków, przesuwając się kolejne punkty obliczam i te punkty po prostu dodaję do vertex array, jakie by tu nie były, tak? Oto akurat rysuję jakieś sinusoidy, ale w przypadku funkcji nowej to oczywiście kolejne punkty będą liczone tak. Zatem to jest taka dosyć prosta idea. No i zobaczmy teraz kod tej klasy który to wszystko realizuje. A, jeszcze może powiem, że kluczowe są takie rzeczy, jak, żeby ustalić jakiś punkt początkowy, względem którego będę to rysował, żeby sobie ustalić ten step, to przejście, żeby można, można też ustalić skalę, ale ja akurat przyjąłem taką skalę bez skali, czyli dosłownie punkt 100-100 rysuje się jako 100 pikseli w prawo, 100 pikseli do góry, tak? Czyli mam takie jeden do jednego w skalę. Jeden piksel to tak jakby wartość 1, po prostu, bez żadnego tam zmieniania. No i co? Spróbujmy zobaczyć, jak to wygląda w kodzie. No i tu jest ta nasza klasa poli. Step to ta wartość, o którą się będę przesuwał, czyli ten x, który podrzucę do naszego schematu, do naszego algorytmu, który za pomocą Hornera oblicza wartość wielomianu w punkcie, no to właśnie będę się w tym punkciki kolejne wyznaczał. W tym zakresie od x1 do x2 będę wyznaczał poprzez przesuwanie o ten step. No i tak cała filozofia. Tu mam moje współczynniki jako tekst, a tutaj te same, tylko już zamienione na prawdziwe floaty. Posługuje się floatem, gdyż SFML w zasadzie wszystko ma jako floaty, czyli te m, liczby jego rzeczywiste nie są aż tak dokładne i wcale nie potrzeba, bo on oblicza na ekranie później te piksele, które ma narysować i tak z pewnym przybliżeniem, czyli teoretyczne położenie punktu może być na przykład y, z trzema liczbami po przecinku, 2,345 to współrzędna x i współrzędna y 3,791 na przykład. Nie? Na ekranie Pixel nie ma dziesiątek tysięcy możliwości lekkiego przesunięcia, piksel tu i piksel tu, koniec. Więc on przy wyświetlaniu i tak to sprowadza do jakiegoś jednego piksela i tyle, no nie, nie, nie zmniejszy się, tak? Ma jakąś tam swoją skalę wyświetlania. Ale matematycznie może tak być, że te piksele, nazwijmy to teoretyczne, są gęściej upakowane. Ale no aż double to nam niepotrzebny. W praktyce zdaje się, że to jest tak, że piksele o trzech różnych jakby teoretycznie współrzędnych, tak naprawdę na ekranie to i tak będzie jeden i ten sam piksel. Bo różnice mogą być naprawdę małe. Stąd przypuszczam, że przy bardzo małym stepie mam tu tak, że nie, nie raz, nie dwa kolejna wartość wyświetla się dokładnie w tym samym miejscu, która przed chwilą, które przed chwilą obliczyłem, bo jest za mała różnica, żeby się ten step na ekranie w ogóle dał zauważyć przy samym już wyświetlaniu, bo matematycznie w pamięci jakby tej sceny, w tym co tam on zapamiętuje jako tylko liczby, to tam rzeczywiście te, te położenie tych werteksów, tych wierzchołków mogą się różnić jakieś setne. Prawda? Ale już przy wyświetlaniu nie. Ale to, pomijam to tutaj, to jest kwestia dobrania tego stepu, jak dokładny miałby być. Prawdopodobnie najładniej byłoby zrobić, jak on miał jeden. Przesuwam się po jeden piksel. Ale to sobie pobawcie się sami. Ja tu celowo zrobiłem trochę większą dokładność, żeby też ten temat tu poruszyć, omówić, pokazać, że jest coś takiego, że to położenie teoretyczne punktu nie jest tożsame z idealnym odwzorowaniem na ekranie, bo jest to po prostu niemożliwe. No ale co tam? Olać. Zasięg, para. Tu właśnie jest zakres x1x2. Zakładam, że pierwszy element to jest zmienna, to jest wartość na osi x tylko mniejsza niż drugi. W jakimś zakresie tylko tego wielomianu rysujemy. No i tu mamy nasz VA, właśnie naszą zwykłą, niebuforowaną, taką prostą tablicę yy, tych wierzchołków. Zastanawiam się, jak to jest z wydajnością. Nigdy tego nie sprawdzałem, ale ciekawe, przy ilu wierzchołkach zacznie już nasz komputer szwankować. No oczywiście każdy pewnie w innym, w zależności od zasobów, ale wiem, że przy 10 tysiącach to nawet na słabych maszynach kompletnie bez problemu. Już 10 tysięcy wierzchołków to prawie nic. Więc nawet słabe maszyny spokojnie takie coś przekażą na czas do pamięci. Więc tutaj nie muszę martwić się wydajnością jakoś szczególnie. Dobra. Tu mam wartość punktu 0, to znaczy to jest gdzieś na ekranie, to będzie ten mój punkt, który uznam za punkt 00 na osi XY po prostu. Jakiś tam sobie ustalę niezmienny. A tu będę, będę miał te dwa prostokąty takie wbudowane. Tu takie osadzone będą, że statyczne, żeby wizualizować oś X i oś Y. Tyle ostałych, żebyście wiedzieli, co tutaj hmm, wydziwiam. No i co? Zaczynamy statyczne z konfiguru XY, czyli po prostu jakoś trzeba te spłaszczyć, te y, prostokąty, które będą re, reprezentować y, osie na ekranie. Taka wizualizacja. No, tu wykorzystuję... Stałe szerokość, wysokość, na 2, na 2, żeby ładnie na środku ekranu był ten punkt 0,0, 0. tak, na środku tego ekranowego prostokąta. No i tyle. W konstruktorze, moi drodzy, podaję sobie dla mojego wielomianu, podaję sobie napis ze współczynnikami, który później, o tutaj, kolejną metodą zamienię na wektor już prawdziwych floatów i podaję zakres x1, x2. Tak. No, tu już są takie proste operacje, więc to sobie ogarniecie. A tu metodę wyświetlania mojego VA ustawiam na line strip, czyli każdy punkt łącz, łącz z kolejnym. Czyli to taki po prostu linia będzie się tworzyć. No, dokładnie. Przy gęstym upakowaniu punktów mógłbym po prostu wziąć points i tyle. Tą domyślną wartość. I tak wyglądać będzie praktycznie tak samo. Nie muszę tego łączyć. Dobra. Więc tu yy, zamieniam napis który zawiera współczynniki w wektor faktycznych współczynników, który jest wektorem floatów. Okay? Tu mam rekurencyjny horner, czyli jak ktoś chce na moich kursach z C, schemat hornera omawiam. Schemat hornera, tu sobie zrobiłem rekurencyjny. Rekurencja nie należy do wydajnych, ale jest taka smaczna i elegancka. Można to było zrobić iteracyjnie, ale, ale horner jest fajny. Zatem, Rekurencyjny horner, aby policzyć dla x i mojego obecnego obiektu poly, to jest funkcja statyczna, widzicie, więc przypisana do klasy, a nie do obiektu. Będę mógł sobie podając obiekt tejże klasy, jakiś konkretny i wartość punktu x, obliczyć punkt y, czyli po prostu wartość wielomianu jakiegoś tam o współczynnikach, które są ukryte tutaj w tym P, bo P będzie zawierało te współczynniki tutaj o. Prawda? Tej własności. Zatem będę miał do nich dostęp, a jak już mam X i mam współczynniki i mam algorytm Hornera, no to z takiego wzoru bez problemu policzę sobie wartość Y. O tym nie mówię, bo to jakby inny temat. I co tutaj mamy? Tutaj sobie tworzymy osie, tak? Tutaj mamy tak, to jest mój zakres i tu właśnie już rysuję ten wykres, czyli zaczynam od punktu początkowego, to jest ten zasięg first, to jest ta para first, second, pierwszy i ostatni punkt. I tutaj przechodzę sobie przez kolejne te point x, -y, zwiększając je o step, dokładnie i dla takiego point x obliczam hornerem y. A jak już mam x i y, to zobaczcie do mojego wektora po prostu dodaję wierzchołek o dokładnie takich współrzędnych x, y, tylko tu pamiętajcie o w tym miejscu ten x robię z minusem, żeby unaturalnić, tak jakby do matematycznego, do matematycznego szkolnego wyobrażenia płaszczyzny tę naszą oś y, bo ona tutaj właśnie idzie do dołu, a nie do góry jak w szkole. Ale jak dam minus, to już będzie wszystko naturalnie. No i co, no i to jest właśnie ta metoda, która dla mojego dys, dla mojego konkretnego obiektu poli, będzie tworzyła wierzchołki, które rysują zgodnie z wzorem wielomianu, rysują ten wielomian. A ściślej to tworzą wierzchołki, które za chwilę będę rysował. Tutaj mogę sobie wyczyścić to i jeżeli na przykład ktoś poda nowe współczynniki, to będę mógł wyczyścić stare wierzchołki, wszystko. Stworzyć na nowo, co zresztą pokażę. A tu metoda, którą rysuję mój wierzchołek. Ano w taki sposób, że maluję sobie oś X i oś Y. Tak, to w zasadzie można było odłączyć i wyświetlać oś X i Y zawsze, nawet jak nie mam żadnego poli, ale już to zrobiłem w ramach jednej, jednego obiektu. No, i potem wyświetlam sobie te wierzchołki, o ile w ogóle występują, tak? Czyli jeśli da tam się policzyć jakieś wierzchołki, stąd metoda getVertexCount, bo być może w, moim, w mojej własności VA nic nie ma, to co ja tu będę rysował. No nie. No i tu mamy. A, mam taką prymitywną metodę, która z konsoli wczytuje nowe współczynniki w postaci ciągu tekstowego. I tylko tyle. I wtedy zamieniam je na nowe. Już jako wektor floatów i restartuję mój wykres. Czyszczę tamte wszystkie wcześniejsze kropeczki, wierzchołeczki i na podstawie nowych danych, nowych współczynników będę rysował nowy wykres. No dobrze, zatem tutaj ustalam step na jedną dziesiątą. To zdecydowanie za mało. Tak naprawdę, jakbym zrobił jeden, też by było dobrze, ale chcę, żebyście się sami tym pobawili, zobaczyli, że rzeczywiście tutaj. Te piksele na ekranie, no nie da się namalować taką część piksela na przykład. No nierealne. Na razie niech będzie jeden. Dobrze, tu jest punkt początkowy, to jest po prostu środek ekranu. Od tego punktu wszystko obliczam i zobacz, zobaczcie, to jest ważne. Tu, kiedy określam położenie punktu yy, tego, który będzie reprezentował wykres funkcji to właśnie wszystkie wartości odnoszę do tego punktu 0, czyli względem tego punktu 0 rysuję ten x i y. Tak? To nie wybrzmiało wcześniej, ale teraz tutaj wyjaśniam dlaczego to jest tak. No bo ten 0,0 zero, zero to jest mój początek i to od niego się odnoszę. Tak, wszystkie wartości względem niego będą rysowane. No i to jest wszystko. Teraz już tylko utworzyć takie coś sobie tutaj. Czyli polyconfig, ustawiamy jak mają wyglądać te x i y. Tworzę sobie tu współczynnik np. o jakiejś funkcji. To chyba jakaś będzie liniowa. Tak, to jest x plus 200 po prostu. Mam zakres od minus 700 do 500. Zamieniam ten string na prawdziwe wartości. Rysuję wykres, czy przygotowuję w zasadzie wierzchołki. Tu sobie zrobiłem taki bind, że jeżeli Enter wcisnę, to będę mógł właśnie zmienić te w konsoli zwykłej, zmienić te współczynniki na inny string i przeliczyć wszystko na nowo. Zaraz pokażę, jak działa. A tu, no po prostu, tylko i wyłącznie draw. P1 draw. I tu jeszcze. Tak off-topic, tu jest metoda podobna do tej. Ta ciągle sprawdzała, jakie funkcje lambdy są tam zabindowane, i gdy jakiś przycisk się wciśnie, to on wykona tę lambdę. A tu jest analogiczne, tylko że tu działa w wyniku zadziania się raz jakiegoś wydarzenia, a tu działa, gdy coś jest wciśnięte, ale nie było puszczone. Czyli ta wykonuje znowuż te funkcje, które stale mają się wykonywać. Ok? No tak. Rozszerzam tą naszą klasę APP co jakiś odcinek, jak mi jakiś pomysł wpadnie do głowy albo czegoś potrzebuję. No i wreszcie to skompilujemy. Zatem po kompilacji widzicie piękna linia prosta. Mam nadzieję, że po przygotowaniu materiału na YouTube kompresja nie usunie mi tej cienkiej. Kreski złożonej z samych pikseli, że będzie to widać. Przy okazji, można by to było trochę inaczej wyświetlać. Skoro wiemy, że mogę coś wyświetlić wiele razy, zanim dopiero y, pokażę tę klatkę, to mógłbym w sumie te wszystkie punkty wektora narysować, następnie przejść w pętli, przesunąć się lekko w prawo jeden piksel i ponownie narysować i cofnąć. Wtedy miałbym grubszą wizualizację, a tak naprawdę wciąż ten sam obiekt w pamięci, ale kilka razy narysowany w delikatnym przesunięciu. Taka grubsza linijka by wyszła. Ale możecie się już pobawić w to sami. No i teraz chciałbym pokazać Wam, że można tutaj też wyświetlić inną funkcję. Więc zobaczcie i tu od razu nie róbcie tak jak ja. To jest naprawdę robocze i to nie jest dobry sposób, by przerywać rysowanie klatek poprzez polecenie CIN. Konsoli. Ja tu mam tak zabindowane, że jak wcisnę Enter, to o, widzicie, konsola mnie prosi o nowe współczynniki. No zrobiłem to w ten sposób, żeby było szybciej, ale wy tak nie róbcie. Narysujmy jakąś kwadratową. 0, 1x kwadrat, jedna setna x kwadrat, powiedzmy, nie wiem, minus 5x plus 9. Zobaczmy, co tu się pokaże. O, widzicie, taka trochę ucięta, yy, ale widoczna. Funkcja kwadratowa, tu już na dole zabrakło ekranu. Spróbujmy jeszcze raz troszeczkę inaczej zrobić. Zróbmy tak: 0, kropeczka, niech będzie. No, jedna dziesiąta. Minus 5 i tu też 9. Może w, ta, w taki sposób. O, już troszeczkę bardziej ją widać. Działa, nie ma problemu. Możemy też sobie zrobić, nie wiem, Wielomian trzeciego stopnia, nie ma problemu. Tutaj jeszcze się tylko zatrzymam przy tym konstruktorze. Tu też jeszcze przygotowałem. O, taki inny konstruktor, właśnie, gdzie wszystko jest tutaj z poziomu konstruktora też widoczne, tak? Że jeżeli mamy współczynniki, to już sobie na podstawie ilości współczynników program sam oblicza najwyższy stopień. No zresztą to z Hornera wynika, nie muszę tutaj się martwić. Wystarczy po prostu to podać. No, i cóż, po kompilacji też tutaj uzyskamy jakiś wielomian. Tym razem zobaczcie wyraźnie, o jest tutaj ten punkt takiego przegięcia. Mamy tutaj wyraźnie e, wielomian, gdzie x jest do trzeciej. No i fajnie. Zatem, cóż. Jak widzicie, można wykorzystać tego naszego sfml do rzeczy, które gdzieś tam są w tekstowym czysto teoretycznie, niekoniecznie tylko na informatyce i pobawić się w takie prace. Tu zostało jeszcze wiele do zrobienia, ale to już zostawiam Wam. Można skalę piękną narysować, poprawić grubość może tej, tego wykresu, tej, tej, tej funkcji, może wprowadzić tu jeszcze jakieś przyciski, już wiemy jak to połączyć, tak? Pamiętacie grę w życie, jak klikałem i było wiadomo w co klikam, zaznaczały się tam, podświetlały te małe prostokąciki, te komóreczki, no właśnie, już wiecie też jak tekst stworzyć, więc może jakieś przyciski z tekstem, które się klika. Tak? wprowadź funkcję, narysuj, zrestartuj, nie? odśwież, nie wiem, cokolwiek, ale to już zostawiam Wam. Nic nie stoi na przeszkodzie rozpocząć ciekawe projekty. Tyle w tym odcinku.